Yeah. Robię hit, jeden z wielu, broń nie, dobry Jezu, parę stów do portfelu, większy Iggy od labelów. Ona chce i mnie kocha, dzieciak puszcza mnie na blokach, ona ma promienie słońca we włosach. Siemanko, dzisiaj testujemy takie coś z firmy Homemade. Pyszny włoski makaron pesto, bazylia i kurczak. Hu, będzie pysznie pewnie, albo nie pysznie, zobaczymy, czy będzie pysznie, czy nie. Nie. Tak to wygląda, to trzeba odbezpieczyć, to otworzyć znaczy. Teraz to otworzę i wrzucę. To jest warte swojej ceny, bo to kosztowało 10,99. Jak dobrze pamiętam. Smak się liczy. Chciałbym będzie trochę zdrowiej bez tłuszczu, bo nie mam. A ta patelnia dobra jest, bo ona tłuszczu nie potrzebuje tak bardzo. Miałem tą łyżką nie robić tego. Zaraz. Jeszcze to trzeba podgrzeć, zaraz wrócę, jak to się troszkę podgrzeje. Dobra, elegancko się smaży. Uła. Dobra, to nie gitara. Tak to właśnie wygląda. Eleganckie. Z wyglądu to nie wiem, czy eleganckie. A trudno. Spróbujemy, co to jest po prostu. Nie przedłużać, zaczynamy testowanie. Albo tak se zjem, nie muszę pokazywać wam jak jem, po prostu nadziugam se. A to gorące jeszcze jest. Podmucham po prostu. No i ta bazylia jest taka mdła strasznie. Makaron dobry. Nie jest jakiś tani, właśnie taki dobry. Taki zwykły po prostu. Ale bazylia paskudna, bo jest taka mdła. Da się zjeść, ale kurczak tak wygląda. W miarę. A ciekawe jak smakuje ten kurczak. Weźmy kawałek kurczaka. Aha. Czy to jest w miarę dobre? Mhm. Kurczak dobry. Rzekła pierś z kurczaka pewnie kawałek. Ale dobry. Te pesto mnie odraża. I tak to gitara. Super. 7 dam, bo te pesto jest mdłe. Ale nie, smaku jest dobry ogólnie. Żeby tak zabić sobie chwilę, tak na szybko coś zjeść, tylko że drogie 11 zł. Kupił sam makaron, sam pesto zrobił i sam kurczak zrobił. Więcej by mi wyszło. No ale na szybko musiałem, bo już która godzina jest? O 12. Ja wam pokażę. Po 12 już jest. Więc na szybko musiałem coś zjeść na kolacyjkę tak. Dam 7, bo to nawet w miarę dobre jest. Pozdrawiam was i trzymajcie się. Pa, pa. Do następnego. Mówię, wracam na YouTube, mam wino. Nie ma się załamywać, wiecie o co chodzi. No, co ma być, to będzie. Trzymajmy kciuki, że będzie dobrze. A ja będę powoli wracał, w sensie nie tak często, tylko tak... po prostu wracam i będę wrzucał wtedy, kiedy będę coś nagrywał. Pa, pa. Któregoś dnia rzucę do